Fundacja Mam Marzenie to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce, której celem jest spełnianie marzeń dzieci chorych na choroby zagrażające życiu. Dzięki wolontariuszom na twarzach cierpiących dzieci choć na chwilę może zagościć uśmiech. W sobotę w Szczecinie odbył się Dzień Marzycieli, podczas którego dokonywano bezpłatnych badań. Chcemy dzisiaj wykryć jak najwięcej niepokojących objawów. Związane jest to z tym, że czasami gdybyśmy wcześniej zbadali dzieci, mogłoby to uniknąć dalszych chorób ich, a nawet śmierci. Tutaj na miejscu prowadzony jest wywiad z dzieckiem oraz osłuchanie. Jeśli lekarz stwierdzi, że są jakieś niepokojące objawy, wydaje skierowanie na morfologię lub na badanie USG. Fundacja Mam Marzenie działa sprawnie dzięki dużej grupie wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, by pomagać innym. Pamiętam ostatnie marzenie, bardzo wzruszające, spełnienia marzenia 3-letniej Paulinki spod Koszalina, która marzyła o, właściwie marzyła tak, bo już została swoje marzenie, o lalce Babyborn razem z całym wyposażeniem. To były tak wzruszające chwile, tak uroczy dziecko, że tego się nie zapomni. W kolejce do realizacji czekało około 800 dzieci. W województwie zachodniopomorskim udało się spełnić marzenie kilkudziesięciu dzieciaków. Rozmach marzeń i termin ich realizacji zależą od tego, czy uda się pozyskać sponsora. Komu pomaga fundacja? W fundacji Mam Marzenie. Marzycielem może zostać dziecko w wieku od 3 do 18 roku życia. Są to dzieci najczęściej cierpiące na chorobę zagrażającą ich życiu, typu wszelakie nowotwory, mukowiscydoza, wada serca. Dzień Marzycieli trwał od godziny 12 do 16. Oprócz badań zaprezentowano m.in. występy artystyczne czy pokazy ratownictwa medycznego.